Cześć, ja jestem Cynk, a w tym filmiku powiem wam co nieco o grze Conqueror's Blades. Postaram się w jak najkrótszym czasie. Do tego stworzył nową postać, by od początku po kolei wam wszystko wyjaśnić. Po wybraniu wyglądu oraz niku mamy do wyboru dwie opcje kamery. Zawsze wybierajcie opcję zwykłą. Daje ona większe pole widzenia, co w wielkich walkach robi dużą różnicę. Jeśli tego nie zrobiliście wcześniej, kliknijcie Escape, Ustawienia, Kamera i tutaj macie do wyboru. Warto też odznaczyć kamera akcji halabarda i dwa ostrza. Wyłącza to efekt kinowy ulta, który przy dużych starciach może zdezorientować co gdzie jest. Kliknijcie też interfejs i tutaj w zakładce wybierzcie kolor celownika. Każdy jest lepszy poza białym. Oraz w zakładce pozostałe zaznaczcie wszystko. Po ustawieniu kamery gra nas poprowadzi do wyboru broni. Tutaj wielu z was będzie miało duży problem, bo czym grać, co jest najlepsze? Nie ma konkretnej odpowiedzi. Są bronie łatwiejsze i trudniejsze, każda ma inne zadanie w drużynie. Bo pamiętajcie, że ta gra jest drużynowa. Solo nic nie zdziałacie. Próbujcie każdej broni w samouczku i wybierzcie tą, która wam się spodoba najbardziej. I nie martwcie się, bo na jednej postaci możecie odblokować każdą broń. Więc tak czy siak, w późniejszym etapie zawsze możecie sobie to zmienić. Po pierwszym samouczku wrzuci was w drugi, bitwy oblężniczej. Po lewej stronie na dole ekranu macie swój oddział, którym sterujecie. Od F1 i F2 macie formację danej jednostki. Zmieniają się one w zależności od jednostki bądź ulepszeń na nich. Pod 1 i 2 macie skille, warto przeczytać co one robią. Wyżej macie literki C, X i V, są to wasze rozkazy. Klikając raz C, wasze jednostki do was idą. Klikając dwa razy C, biegną za wami. Pod X ustawiacie jednostkę gdzie chcecie, a jeśli przytrzymacie X, ustawicie jednostkę dokładnie gdzie chcecie i pod jakim kątem oraz formacją. Pod V to komenda, w której oddział atakuje najbliższego wroga. Prawda jest taka, że umiejętność dowodzenia jednostkami jest ważniejsza od waszych własnych bohaterem. To wasze oddziały współpracują z wami oraz innymi graczami. Pozwalają na zwycięstwo. Możecie być najlepszymi graczami, których nikt nigdy nie pokonał na duelach, ale jeśli natraficie na nawet najsłabszy oddział, solo nie wygracie. Po samouczku macie do wyboru początkowy poczet. Już tutaj radzę wam wybrać ochotników z pikami. Standardowa jednostka, która mimo małego kosztu jest niesamowita. Dobrze odpowiednio użyta, wylewelowana, potrafi zatrzymać nawet najlepszą konnicę. Drugim wyborem są włócznicy domeny. Jej nie używacie, ale potrzeba jest do kolejnej jej ewolucji, więc aby zaoszczędzić punkty warto ją wybrać. Kolejny wybór to łucznicy domeny lub arkabuzerzy. Łucznicy są słabi, ale potrzebni do lepszej jednostki, a arkabuzerzy są fantastyczni mimo swojego małego kosztu, jednak ciężko nimi sterować i radzę pooglądać jakieś poradniki do nich. Następnie mamy do wyboru jednostkę troszeczkę lepszą, niebieską. Jednostki, które wam zaproponuję, abyście wzięli, to są halabardy. Z racji tego, że sami w sobie są dobrzy, ale mają ulepszenie, które naprawdę sieka. Gdy pojawicie się już w mieście, klikając Alt, pojawi wam się myszka. Warto już tutaj zaznaczyć mapkę i ustawić, by pokazywała całe miasto, a nie tylko fragment. Klikając też questy, wasza postać automatycznie idzie do NPC-ka. To samo tyczy się klikając Tab i wybraniu na przykład kowala czy jakiegoś sprzedawcę, którego szukacie. Również na mapie możecie to samo zrobić. Zacznijmy od podstaw. Klikając I macie swój magazyn. Posiadamy tutaj trzy waluty. Brąz, srebro i suwereny. Suwereny zaś kupujemy za prawdziwą kasę, więc na razie je odłóżmy. Co do brązu, jest to podstawowa waluta do wszystkiego. Za nią rekrutujecie jednostki, naprawiacie je czy zbieracie surowce. Najbardziej podstawowa waluta i chyba najbardziej potrzebna. Srebro to można nazwać waluta graczy, chociaż są NPC-ki, które mają towary za nie. Jeżeli klikniecie sobie V, pojawi wam się trading post, gdzie sprzedajecie itemy bądź zebrane surowce. To tutaj głównie zdobywacie srebro. Jest jeszcze honor. To są punkty, za które odblokowujecie jednostki lub je ulepszacie. Po prawej stronie klikając zapasy pojawi wam się skład osobisty i skład zaopatrzenia. To po prostu magazyny. W składzie osobistym składujecie własne zebrane itemy. Nic w sumie odkrywczego. Skład zaopatrzenia, no to tam bierzemy surowce, które zdobyliśmy, bądź jakieś wykrawcone, bądź zdobyte itemy do żołnierzy.
Klikając prawym z myszy automatycznie Wam przenosi tam itemy, a jeżeli chcecie konkretną ilość, Shift i prawy z myszy. Klikając P, po prawej stronie macie swój ekwipunek, a po lewej swoje statystyki. Tutaj te młoteczki to naprawę EQ. Jeśli chodzi o jakość Waszego wyposażenia, jest to kolorystycznie zaznaczone, jak większość itemów. Od najgorszego, biały, zielony, niebieski, fioletowy i pomarańczowy. Jeżeli zaś chodzi o zbroję, to jedyną najważniejszą statystyką, która Was interesuje, jest dowodzenie. Po angielsku leadership. Dlaczego? Bo to statystyka, która umożliwia Wam wzięcie do bitwy jednostek. Maksymalnie 25 punktów możecie zdobyć na jednej części EQ. Broni tego nie dotyczy. Nawet jeśli macie legendarne EQ, czyli pomarańczowe, bez dowodzenia, to i tak lepsze jest zielone z dowodzeniem. Co do broni, tutaj patrzcie czysto pod statystyki, które Was interesują. Nie można mieć bonusu dowodzenia na broni. Każde EQ również posiada runy. Wystarczy, że wybierzecie Was interesujące i je nałożycie. Najlepsze EQ to te wykrawcone u kowala. Dlatego każdy materiał powinniście zbierać i nie wywalać, czy sprzedawać, bo prędzej czy później Wam się to przyda. Co do zdobywania materiałów, dropią one ze wszystkiego, ale warto kupić u aptekarki co tydzień zapas materiałów. Najważniejszym jest srebrny proszek. Innym sposobem do zdobywania tego proszku jest odzyskiwanie materiałów z EQ i broni. I najlepszym sposobem jest kupywanie zielonych siodeł na konia i odzyskiwanie z niego materiałów. Aby wykrafcić dobre zbroje i bronie, potrzebujecie schematów. Są zielone, niebieskie i fioletowe. Zielone to do zbroi, nie są zbyt dużo warte i nie krafcie itemów z tych. Nie dotyczy to broni. Na początku gry warto sobie wykrafcić broń z zielonego schematu, bo może Wam wydropić fioletowy z ładnymi statystykami, bez wydawania ogromnych pieniędzy. Niebieskie to podstawowe schematy, nie tylko do tego, aby krafcić itemy, ale po to, by je odnawiać, gdyż podczas grania może być tak, że Wam się zepsuje i będziecie musieli odnowić. Każda zbroja i broń ma swój stan, który sobie sprawdzacie. Z niebieskich schematów też mogą Wam wydropić legendarne bronie i zbroje. Co do fioletowego, kosmicznie drogie schematy ze 100% fioletowym itemem z możliwością legendy. Czy warto, to kwestia indywidualna. Moim zdaniem nie warto, gdyż ceny tych schematów są przeogromne i lepiej sobie trzymać i zbierać niebieskie schematy. No dobra, film trwał już ponad 7 minut, więc nie warto już dalej tego ciągnąć. Kolejny filmik będzie już wkrótce. Część kolejna, nie wiem z ilu. Tak czy inaczej, jeszcze taka krótka informacja. Legion RP, zapraszam serdecznie w swoje szeregi. Jeśli jesteście chętni do współpracy i macie Discorda, zapraszamy. Serwer 6.